Siemanko, jestem Pepeziom Games. Witam was na moim gospodarstwie, gdzie będziemy sobie zagrać trawę. I jak drzemie, będziemy sobie jeszcze ją oczywiście prasować, więc bez zbędnego przedłużenia wydamy i lecimy. Rzeczy kasy poszły z ponta, ale musimy zatankować sobie case'a. Ma to 40 litrów, 150 liczyć. Można powiedzieć, po 6 złotych, no to troszkę człowiek uszczuła, nie? Żeby go natankować, więc on poszło 800, 900 zł, coś w tym stylu, czy skąta, 900 zł skąta, właśnie na natankowanie case'a. Powiem wam szczerze, muszę chyba już ustawić, patrzę sobie na Adixie się ogłoszenia odnośnie zbiorników do paliwa, bo naprawdę tutaj by mi się już zbiornik na paliwo przydał, jednak tych no tych ciągników troszeczkę mamy, a po drugie no palą no, niemało ciągniki, więc przydałoby się. No to bo nie z tym budżetem, który aktualnie mamy. Ale powoli trzeba się rozejrzeć co jakimś tutaj zbiornikiem, bo naprawdę no jest masakra z tym względem. Mieliśmy tymi bańkami i czy włożyć cały czas tylko i wyłącznie satem właśnie, no nikiem czy włożyć paliwo. To jest troszeczkę mnożące, a tak to wiecie, byśmy sobie zamówili, nie wiem, 1000-2000 litrów paliwa, błędno te 6 zł, czy więcej, w zależności jaka jest teraz cena. No cena teraz aktualnie, jak mam teraz paliwo, bo 6 zł, do CPN, więc myślę, że po to, bo to będzie jakieś 5,80, 70 powiedzmy. No dobra, nie będziemy tak grali realnie z tym paliwem, bo też nie da się tak robić. A mówię, tak jak mówię, 6, około 6 zł, by nawet chłodzie kosztowało, to by nie było takiej tragedii. A pewnie troszeczkę wygodniej było z tym wszystkim. A tak, ja zastanawiam jedną ważną rzecz. Czy robić tutaj pojedynczo ławek, czy robić to na zasadzie no razy na około pojedzie. No razy na około powinno być git jednej. Powiedzie, bo trzeba się zastanowić, bo asa miało po prostu jak udać. Ogólnie grałem mi łąkę, którą kosiliśmy niedawno. On tu patrzył na to, żeby no w końcu ją zebrać, czyli trzeba go pograbić i dopasować. Gdzie szczepę, szczepą podmierać, ale coś tą szczepą jest nie tak. Coś tam ją boli. A wiecie, nie chcę jakoś zbytnio jej zniszczyć, bo prawdopodobnie będzie sprzedawana. A chciałbym jeszcze w miarę dobrym stanie strzelać, a tylko popalić ją. Chodzi mi o przekładnie. Coś tam chroboczy przekładnie, nie wiem, olej jest dolewany, wszystko jest, ale coś chroboczy. I teraz nie wiem, czy po prostu już lecieli materiału, bo to jednak troszeczkę, no u mnie troszeczkę się nadźwigała, lutowało. No, a po drugie, to się nie wiadomo jak łanienka to było, bo to było osiągane. No nie wiem, 2-3 sezony, no ale myślę, że ten ostatni pokus trafi jeszcze mi tu zwierzę. Taki mam taką nutkę niepewności, ale myślę, że na tą ostatnią, ostatni pokus, który będzie w sierpień, październik, listopad, coś w tym stylu, będzie ostatni pokus. Właśnie traf, no zbiorę, więc więc myślę, że tam to wtedy pójdzie wy. To jest po prostu. Teraz dopóki mogę, to korzystam. A po co jeszcze? Po co tu to? Pamiętam, ja mogę na swoim polu przezerzucić. To jest połapnowane. Ogólnie powiem już dużo poza nagrywaniami. Bo tak, ogarnąłem sobie rzepak do reszty. Połapnowałem sobie pole. Właśnie nawet tutaj obok pole, które nie te, tylko jeszcze następne. Połapnowałem sobie, bo tak wymagane było. Tylko mi potrzeba teraz czasu, żeby pogrebarować to, ewentualnie to potarażować. No bo tu już trzeba przygotowywać się do siewów wrześniowych, tak? Tam będzie właśnie na wiosnę. Proszę, na jesieni tam będą siewy. Myślę, że tam to wyleci pewnie jakieś żyto. Żyto, zobaczymy coś w tym stylu. Żeby tutaj też nie było pszenicy. Pszenica. Nawet nie wiem, czy w tym roku będzie. Zobaczymy, jak to będzie hektarowo wygodziło. Ogólnie. Ale mam nadzieję, że jeszcze tam coś wleci.
Nawet nie zamiar, nie pamiętam, co dokładnie miałem dziad. Nie ukrywam, na co będzie zbyt, to też nie wiadomo. Po pewno wiem, że to rzepaki zasiadły, więc reszta to będziemy sobie tak powiedzmy głowie mi układali na bieżąco, to będzie mi siać, bo kuzyn też jeszcze sobie mamy pewnie pewniaczkę, tak powiem, działamy mi powiedzę, no bo jednak już tam jest, że te roślinki zasiadły. Więc tam już mam pewniaczka. Reszta, wiadomo, jakiś tam mubin, chyba soje będzie mówił, soje, będzie mówił, soje gdzieś tam na pewno jeszcze będzie trafić, ustrzelić. Więc zobaczymy, czy może tutaj jednak to będziemy sobie przypakować. No zobaczymy, zobaczymy. Kurwa, mamy teraz myślę, że wystarczająco na razie na ten pułap rozgrywki. Więc tutaj tylko będę musiał sobie skonować tak dobrze miarę, to mądrze, żeby to miało ręce i nogi. Pod tym względem. Czekajcie, teraz tak. Lecimy sobie w tą stronę, dobra? Taka jest. Przy przegabieniu pasowań to by taka monodania będzie. Ale zaskoczymy sobie na drugą część tej łąki. Powiem tam, to jest w ogóle zwariowana ta łąka. Pod tym względem. Nawet nie wiedziałem, że ona ma takie, tak powiem, feature'y tutaj ta łąka. Więc... ciekawie, ciekawie, naprawdę ciekawie. Takie zakamaki, nie zakamaki, tak się wysiłem na chwilę. Zakamaki ma takie, że to jest normalnie szok. Naprawdę będzie dość ciekawie. No bo grabienie troszeczkę szybsze chyba będzie jak te cięcie, chociaż no 4,20 jest sama zgrabiaka, więc myślę, że tu jednak chyba damy radę to zgrabić na odcinku całość. Po prostu jeszcze to przyjechać i to sprasować jakichś większych problemów. Może ewentualnie tą działkę sobie spędzimy, ogarniemy i długą część powiedzmy odcinka popasujemy. Także po prostu było coś więcej. Ogólnie tak, mówię, 4900 na koncie. Ogólnie nie wiem, czy to by pasowało, można powiedzieć, w pewnym sensie. Ale dostałem może nie tyle propozycję, co bardziej taką aluzję tutaj pod względem chowu jednego można zwierzęcia powiedzieć. Chyba czy tak. No kurwa, miałem na ciebie pojechać. Czyli chodzi mi o pszczoły, proszę Państwa. Dostałem tutaj cynk, że jest tu mało pszczelarzy. No i tutaj też nie też dlatego tak. Tak powiem, plądują, bo tego zapalania pewnego nie ma. Więc rozmawiałem sobie z paroma osobami, które hodują sobie właśnie pszczoły i mówili właśnie, żeby ja bym chciał, mogą mi dać parę mam takich drobnych nie smaczków, tylko informacji, no. Parę informacji odnośnie właśnie jak hodować pszczoły. Bo mówię tutaj, jeśli wiem, że to być może będzie też lekka mina właśnie tego, że tego może te zboże jakoś w tym roku nie oddało, bo teraz jednak pszczoły troszeczkę rozchodzą, tak powiem, na drugi plan, ich tak dużo nie ma, więc tak sobie zastanawiam się, że ogólnie nie wziąć i no, po prostu nie wziąć i tak powiem, nie zostać pszczelarzem pod tym względem, no bo trzeba taka się wspomóc tutaj z jednej strony, a nawet co do czego, to być może będę miał zbyt właśnie na miód. Wiadomo, miód no, nie będzie to przecież całoroczny, a nie wiem, w życiu realnym myślę, że gdzieś do października, września, coś w tym stylu te pszczółki mogły chyba produkować, tak nie, może chociaż pewnie do października, tak coś myślę. Na listopada, w zależności też, jak to by okres cały tutaj. I właśnie staram się, że należy mi postawić sobie dwa ule. I staram się. Ostatnio staram się nad tym. I palić, czy by to miało więcej nogi. Zbyt pewnie bym już miał, bo tam ze sklepu nawet do mnie dzwonili, bo miał ten, to chętnie by byli na miód.
Nie wiem, jak to wyglądało w byciu realnym, czy w ogóle od środka sezonu, można powiedzieć, nakłada się właśnie produkcję pszczół. No, nie wiem, jak to powiedzieć, tak podobne pszczół, nie produkcję pszczół. Podobne pszczół. A powiem szczerze, chciałbym coś takiego, za taki dodatkowy zarobek. Być może. Na tym nie wiem. Bo raczej myślę, że brunt ogólny no jest jednym chyba z droższych rzeczy. Wiadomo, patrząc pod ukraińskiego miodu, no to tam to jest pikuś. Znaczy inaczej, przepraszam, inaczej się boję. Ukraiński miód, kupca chyba 3 zł, 4 w Polsce 15, 16. Nie chcę dokładnie tam nic wkładać. No ale coś kiedyś słyszałem właśnie, były te protesty rolników. Znaczy jakiś tam kanał, nie wiem. A nie będę zabierał kanału. Właśnie mówili, że pszczelarze miód sprzedają za grosze. Przez to, że Ukrainy miód jest. Rzutaj, czekajcie, gdzie to był ten gwiazdek na tą łąkę? Chyba tu. Tak mi się zdaje. Ale głowy to jak kurwa nie daje. Nie, tam gdzieś, z tyłu. Nakupił człowiek łąkę, ale nie wiem gdzie. Nie ma gwiazdek. Tutaj chyba tutaj ten gwiazdek był, tak? A jak? Tak, tylko czy to jest od tej strony, czy to jest ta łąka właśnie? A, dobra. To jest wyczyściowa łąka, tam powiedzieć. Więc tutaj troszeczkę taki smaczek jest. Wyczyściowa łąka. Tu jest, tam jest taki przejazdek. Wiecie, ja nie robię taką łąkę chyba tylko raz. U znajomego, chyba bardziej znajomego brata. Właśnie. Taką łąkę. No jest taki smaczek pod tym względem. Patrzcie, sobie tak przejeżdżamy. A tam to były takie trzy przejazdy. Mieliśmy takie zwężenie. Gdzieś pojechaliśmy i się tak gabiło. A teraz, no to patrząc, no troszeczkę się czuję jak w tamtym roku. A to gabiłem. Znajomego. Naprawdę fajnie. Fajna łączka, nawet nie wiedziałem. W ogóle wczoraj to się zdziwiłem. W wczorajszym odcinku. Że jeszcze jest możliwość, jak powiem, od tamtej strony. O kurna, żeby teraz rabatki nie uszkodził, bo uszkoda blinów i były. Ci chyba jakie było uszkodzić. Znaczy jeszcze można troszkę dalej jeść z tym rozwojem, bo tam jeszcze są pola, które można kupić. To jestem w szoku. Jak się nie mylę, to pokazuję ogólnie. Tak, tutaj było to, nie tu, troszeczkę dalej. No ale ogólnie się zdziwiłem, że jeszcze ta główna część mapy jest w ogóle użytkowa. Myślałem, że to jest taka, wiecie, no, bardziej jako... jeju, by to powiedzieć. Satyczna, nie satyczna, to wiecie, po prostu jest, bo jest zasiewane, ale nic tam się nie dzieje, ale jednak tam jeszcze można kupić pola. Co mnie normalnie szokowało. A dobrze. Będzie się tam trochę, może w późniejszym czasie to człowiek będzie rozwijał. Pod tym względem. No wiem, tak jak w poprzednim odcinku wiem, to raczej nie będę celował wykupienie całej mapki. Bo to jest nierealne, żebym to wykupił. Chyba, że w ciągu, nie wiem, 5-6 odcinków. To raczej to będzie abstrakcją. Wiedząc o tym, że pan 25 wychodzi. Gdyby nawet później. Mam takim zamiarem na mnie, bo wszystko pani wyjdzie. Nagrywać 25 i 22 oczywiście. A to gdyby nawet. Bo myślę, że to przez jeszcze co najmniej rok czasu takie coś trzeba nagrywać. Dziennie. 360 odcinków, teraz jest to około 140 odcinka. Nie wiem, bo ja się powrócałem. Przednich odcinków ja wróciłem chyba do niedzieli. Czyli to był do 30 czerwca. Wy to już macie, nie wiem, na 5, 6 lipca. Czy coś w tym stylu, więc ja jestem troszeczkę do przodu.
tak nie jestem na tyle do przodu, co bym chciał, ale nie jest tak źle. Jakoś tam na razie powoli działam pod tym względem. I teraz tak, sobie myślę, że chyba nawet zrobię tą stronę, właśnie tej łąki. Czekajcie, tak żeby to miało jakoś fajnie porządzone to. Więc mówię, no to ale by trzeba ogrom czasu spędzić na tym, żeby to wykupić tę mapkę. A co mnie dopiero mamy, patrząc racjonalnie, no niedużo, tak? No już jak widziałem, niedużo. I sprzętów, nie mamy dużo pól, ogólnie nie mam jakiś dużo tego wszystkiego. Mimo, że pan wczytuje mi już z 6 lat, to i tak niby jest przez 6 lat osiągnąć no taki pułap, to już jest coś, nie oszukujmy się. Ale to jeszcze i tak nie jest to, że ja już planować sobie odnośnie tego, jak ta seria się skończy. Ja tylko bym chciał to kontynuować później w 22, ale to mówię, wszystko zweryfikuję, bo to nie ma trudności. Nigdy takie coś będzie miało ręce i nogi, chociaż ja pani będę na zimę celował tak, żeby znowu rzucać po 2 odcinki dziennie, o ile się będzie udawało. Po prostu farmingi będę ciągnął, tak? Czyli 22 i 19, chyba jakieś fajne nowe niebo wychodzą, chociaż ja bardziej jednak widzę się w roli właśnie farmingowca. No ale nie będę się opowiadał to co wiecie, mówię, życie zweryfikuje, co tu będzie się nagrywać w okresie zimowym. A tam już dużo nie zostało tego wszystkiego, więc tutaj nie ma jakiejś tragedii. Tego co ja widzę, chyba po kościki nie zostały w środku, więc no tutaj tragedii nie ma. No tragedii nie ma i szału też nie ma w sumie, tak patrząc. Ale co zrobić? Dobra, teraz sobie tak cofniemy, bo sobie mniej więcej wyrównaliśmy teraz ten pokosik. I zobaczymy, jak będzie w nami. Teraz tak, obok pokosy sobie tu zgarniemy. I proszę Państwa, lecimy na drugą część. Na samego gabienia można powiedzieć, że jest odcinek. Zajebiście. O, już padzik zaczął świrować. Czekajcie, teraz tak, cofnąć. Wziąć ten cały sprzęt. Mam chyba wziąć go pod sprężę, ale dużo i jebnąć go prądem. Jebnąć go sprężonym sprężarką, powietrzem spod sprężarki. Może wtedy będzie się zgodziło, bo może jest zasypiały. Życie. No i tak. Jeszcze wracając do tych pszczół. Możecie mi napisać. Czy widzielibyście tu gdzieś właśnie sens szelasta tutaj? Wiadomo, to nie jakoś tam bojaźne jakieś duże ilości właśnie tych uli. Po prostu, żeby coś jeszcze więcej się tu działo. Tak mi się zdaje. Mam jakiś dochód pasywny jeszcze chciał mieć tutaj. Nie ukrywam. Znaczy dochód pasywny. Po prostu jakieś inne zwierzęta. Bo tak, kur nie mamy, nie mamy świn, nie mamy owiec, nie mamy koni. Więc zobaczymy, czy te pszczoły też by fajne były, moim zdaniem. Zwłaszcza, żeby lepiej pyli, bo tutaj może te zboża były lepiej wyglądały niż teraz. Właśnie. Więc zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Kurwa, tego jeździsz człowieku i końca nie ma. Człowieku. Coś ci zrobi, coś ci zamkę dają. Fajna trochę kęta, no ale tak, pola to na pewno nie będzie, bo to się nie będzie opilało w ogóle pola. Robić na dużo krętych no miejsca, dużo krętego miejsca tutaj jest. Żeby pozwolić na cokolwiek. Tutaj jakieś pole, chociaż nie mówię, że nie.
Ale no, to wiecie, no, że na pozytywny kredyt, to jednak mamy niemały na tej ziemi, w tej ziemi, więc no, tutaj trzeba będzie tak sobie balansować tutaj na tablicę, balansować, czyli na gawędzi tej opłacalności. To tutaj kiedy doskonale na ten prąd, myślę, że pewnie pójdzie w górę, jeszcze z magazynem energii, to myślę, że bez żadnego oddawania prądu dynamo, nie będę robił, tak mi się zdaje, płacić później za, nie wiem, 2 zł, około 2 zł. Co jest tym bacikiem, kuźwa? Za 1 km/h, no to troszkę bym chciał zabulić tak. Takich bombiak w budynkach, jakie mam. Więc ten. Myślę, że to będzie ostatni odcinek, tak mam wrażenie, z sierpnia. Tak nie powiedziałem. No bo co tutaj więcej robić? Jeśli to podpasujemy. A co, uprawki zrobimy, ewentualnie można by zrobić się w trawy, no ale już nie wiem, czy to robić, będzie sens zrobić się w trawy na odcinku. Więc myślę, tylko się dobrze zastanowić, czy to właśnie zrobić. Chyba, że też jest opcja, żeby tylko tutaj dać wapno na te łąki, na te dwie części łąki. Wapno, bo to jest wymagane wapno, no i po prostu nie przesiewać, nie robić drugiej łąki, gdzie? Trzeciej łąki. Zobaczcie, jak to nie wyglądało. Bo jednak tych łąk teraz mamy, no tak, kupiliśmy przecież jedną łąkę, teraz jest druga łąka. Myślę, że my też to też powinno teraz oddać. Więc patrząc racjonalnie, myślę, że a więcej nam nie potrzeba. Tak szczerze mówiąc. Tutaj. Dobra. 22 minuty do odcinka. Zajebiście. Mówię, kurwa, szybko pójdzie. Wszystko, a tu patrząc takie już horrendalne liczby, cyfry. 22 minuty. Nie miałem teraz jakoś, troszeczkę podkręciłem bitrate. Wreszcie na 120. 2K i spróbuję sobie wyrenderować ten filmik półpasmowo Adobe. Oczywiście w Adobe. Wiadomo jakie? No nie oryginalne. A to już mi złoto. Więc zobaczymy, czy to będzie lepiej wyglądało, bo troszeczkę ta jakość dobija. Wiem, nie mam jakiegoś mocnego kompa, ale to nie znaczy, że też musi być wrzucane byle co. Więc czekajcie, teraz tak by było, a trzeba złożyć, a to nie jest tak uśrednio wykonalne, no ale to zrobić. A, czy kuźwa, ten by miał jechać. Tam jest przejazd. Uda, zrobimy sobie siarną kiszonkę. Ja pewnie się nie ubijał, bo nawet nie mam ciągnika do tego. Nie wiem, że mi kajsa ubijał. Zresztą powiem szczerze, kłóciło dzisiaj zapiąć tego dużego testokonnego kajsa do pasy, ale mnie kurwa, jeszcze sobie na konomii raczej by nie siedział mi tutaj. Ale z takim chodzi roboczym właśnie pod tym względem i ma tylko być ciężkie robocie, a nie tam przychodzić. W klasie. Bylami na ten moment, nie w tej prasie, bylami. Ale wiadomo, że później jeszcze będę planował na pewno jakieś coś związane z mocniejszym, aż bardziej wydajniejszą prasą. A więc na pewno coś takiego trzeba się tutaj sobie ulokować. Dobra. Wychodzimy. Tyk. Zamykamy. Zobaczymy, czy tam. Bo już troszeczkę. Coś się dzieje, proszę Państwa, z tym filmikiem. Na to zrobić. Nie po remoncie, ale jednak gdzieś go tam. Oj, kurwa. Nie pojechałem. Jednak go coś tam boli.
No i na wiecie, no już no, dostaję, bo tylko jakby nie patrzeć. Nie patrzeć przecież tej wojnie aktywistycznej, to jednak mi troszeczkę już zostaje. Zresztą się zastanawiam, czy nie będę go spiąć z dużym case'em, którego zestawu PO-7. Ja bym nie widział, czy w tym będzie miał. Lepiej będzie mi siać. Czy tym dużym, czy tym. Ja już powiem szczerze, że dzisiaj zobaczyłem taki zestaw PO-7. Że no kurwa, ma żeby bajka na mnie. Wiadomo. Kasa i sprzęt do niego, bo może jeszcze kiedyś pociągnie go z dowością, a może będzie go ciągnął, może go nie będzie ciągnął. Ale miodzio sprzęt. I kurwa kosztownie. Zarazem. Patrzcie, no tutaj ten gejs kurwa już jest duży, a mowa teraz tego dużego klucza na zakuć. Do prasowania. Wiecie, dopóki ta baza jest, a będzie dużo, długo, na pewno dłużej niż Sigma. Więc myślę, że no, jednak ten case będzie to na pewno fajnie zamienił na to. Nie wiem czemu, lepiej mi pasuje ten case niż ponad usług tej prasy. Chyba to jest szczosiwo. Teraz tak, spaliliśmy tura, szczęśliśmy sobie tura, bo do siebie nie potrzebny był. Nie potrzebny był mi tu do siebie. Więc teraz tylko i wyłącznie. Znaczy tylko i wyłącznie, teraz to w ogóle inaczej wygląda to ciągnięko. Więc no, patrząc, no luksus. A papier jest luksus. Aż dookoła będziemy tak 27 minut odcinka. 27. Na pewno jest głośno. Miałem lepiej skalować obraz ogólnie. Dla kanału, coś w ogóle. No ale jeszcze tego nie zrobiłem. No i starałem się teraz w dalszym ciągu, czy jednak przenosić się na Full HD. To jest 2K, chociaż mówię, to jest pewne jakieś tam pewne 2K pewnie. Jednak skąd nie wyciągnę tyle. Więc staram się. Dobra. Robiliśmy sobie kółko, mógł powiedzieć. A tym kółkiem będziemy sobie kończyć, bo tak już parę pół godziny odcinek. 28 minut. Nie wiem co ja kurwa, wiesz, że coraz dłuższe te odcinki robię. W początku to był tak 15-20, to już tam parę był max. A teraz tak praktycznie mógł powiedzieć po pół godziny podchodzimy non stop. Jestem w ogóle zdziwiony, że chodzi, wiadomo, tam teraz były takie odcinki, które będą po 15-20 minut. A to jest wszystko spowodowane tym, że już nie raz powiedziałem, że się przyjrzenie ciekami i dostawanie ciakiny, więc tego tylko trzeba tak robić, żeby po prostu go nagrywać. Najwięcej i tylko i wyłącznie. Dobra, będę nie przedłużał. Dzisiejszy odcinek byłby na tyle. Jak się nie będzie spodobał, to ciepłe komentarz. Dzięki za oglądanie i cieszę się z tego odcinka. Na razie. Cześć.